Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ja nazywam się Gabriela, a na Instagramie, Facebooku oraz tutaj na YouTubie znacie mnie jako Fjordlana, ponieważ już od ponad 10 lat mieszkam nad norweskim fiordem. I właśnie w tym podcaście opowiadamy przede wszystkim o tej pasji, która nas wszystkich łączy, czyli tej miłości do włóczek i wszystkiego, co można z nimi robić za pomocą drutów lub szydełka. No i między innymi tam też jeszcze wkradają się jakieś różne inne pasje, różne inne tematy, ale także i tematy o Norwegii, o której bardzo lubicie słuchać, pytacie o różne rzeczy i ja z moją chęcią popowiadam, jaki jest mój punkt widzenia. Tradycyjnie ja mam dzisiaj coś chłodniejszego do picia. Myślałam, ładna pogoda jest, naprawdę przepięknie jest dzisiaj, pierwszy dzień i już liczyłam na to, że uda mi się nagrać na dworze. Niestety tak mocno wieje i to taki dość zimny wiatr, więc stwierdziłam, że wolę nie ryzykować i się nie przeziębić i poczekam jeszcze troszeczkę na te naprawdę gorące dni. A słyszałam zapowiedzi, gdzieś tam już szeptali, że w przyszłym tygodniu ma być naprawdę ciepło, więc majówka zapowiada się bardzo ciepło, chociaż u nas majówka jest to dopiero troszkę później tak jakby, ponieważ my świętujemy tylko 1 maja, 3 maja oczywiście to jest polskie święto, więc tutaj jest normalny dzień pracy, normalny dzień szkoły, nie ma nic tutaj innego. Jednak u nas później 9 maja jest wolny oraz 17. 17 maja to oczywiście jedno z największych świąt, które Norwegowie bardzo hucznie obchodzą. O tym też mówiłam już w zeszłym roku, no ale na pewno coś tam jeszcze bliżej tego terminu powiem. Chociaż już muszę trochę się zabezpieczyć, obym tak powiedziała, ponieważ jak dobrze pamiętam, 9 właśnie przyjeżdża do mnie rodzina w odwiedziny, więc nie wiem, czy zdołam w ogóle nagrać jakiś odcinek, ale postaram się chociaż gdzieś tam zorganizować chwilkę, może nie w tym pokoju, ponieważ akurat to jest ten pokój niby mój włóczkowy, ale jednak jest to pokój gościnny, więc tutaj stoi za kamerą zaraz łóżko dla gości, jak do nas przyjeżdżają, więc ten pokój będzie zajęty. Oczywiście nie będę ich wyganiać z tego pokoju, bo chcę nagrywać, więc myślę, że znajdzie się jakieś inne fajne miejsce. A już zwiedzaliście kilka moich miejsc i w domu i myślę, że nie będzie to tak źle. Także kilka łyczków przed rozpoczęciem. Dzisiaj jest naprawdę ciepło. I się tak zastanawiałam właśnie, co założyć, ale postanowiłam, że założę dzisiaj moje Windu Bolero, oczywiście z tym pięknym szydełkowym wzorem na tyle. Darmowy tutorial jest na moim kanale, a bardzo, bardzo szybko zbliżają się koniec testów pisanego wzoru na kardigan. Właśnie Windu, kardigan, no naprawdę wersje są prześliczne, ja już się nie mogę doczekać. Moja to jest wersja taka żółtawa. Właśnie z tej cieniowanej włóczki, którą dostałam na urodziny w zeszłym roku. I tutaj tylko od razu napomnę, trochę się pozmieniało, ponieważ tutaj przynajmniej uzupełniłam włóczki, które miałam w tej mojej wielkiej przesyłce. Oczywiście tu nie są wszystkie, ale no tutaj większość, które bym chciała wykorzystać jako pierwsze, czyli przerobić, bo to są projekty, które są dla mojej rodzinki. Ale że to jeszcze na spokojnie, na jesień myślę, że dopiero, ponieważ no to będą swetry, czapki. A teraz już bardziej mogę się przynajmniej chwilowo skupić na takich bardziej letnich, wiosenno-letnich. A tak jak mówię, no u nas wiosna wiosną, ale tak czy siak no jest zimny wiatr bardzo często. Przez cały rok bardzo, jakby to powiedzieć, no chyba nikt nie wychodzi tutaj bez jakiejś tam czapki albo opaski, żeby założyć na głowę, jak wieje, żeby właśnie uszów nie przewiało, uszów. No i mogę Wam tylko pokazać, zostało mi tyle włóczki, więc oznacza to, że skończyłam już obydwie czapeczki. I od razu mówię, bo już napominam o tym ostatnio, ale tutaj powiem jeszcze raz. Tak, to nie są wyścigi. Ja po prostu stwierdziłam, że skupię się tylko na tym projekcie.
A dodatkowo wczoraj byłam na spotkaniu dziewiarskim, tutaj moim lokalnym. Niestety będzie, było to ostatnie spotkanie przed przerwą, dopiero następne będą na jesień. Chociaż ja twierdzę, że i tak było za mało raz w miesiącu, a tutaj jest właśnie ta majówka, w maju jest dużo różnych rzeczy się dzieje, czerwiec, lipiec, sierpień. No i gdzieś tak, no może sierpień już zaczniemy, ostatni czwartek sierpnia. Mam nadzieję taką, no ale zobaczymy. Właśnie tutaj pokażę Wam jeszcze od razu za pamięci moje te dwa resztki moteczka lądują do tego słoika, jak pamiętacie. Tu jest mój słoik, którego myślę, że za jakiś czas będzie trzeba coś wyczarować, ponieważ no już się coraz bardziej zapełnia z tymi takimi naprawdę resztkami. A takie całkiem resztki, czyli te końcówki z ucinania mam w tym drugim słoiczku. Oczywiście takich słoiczków w domu mam jeszcze kilka. W miejscach, gdzie najczęściej dziergam, żeby po prostu zbierać sobie te końcóweczki. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także te moje czapki, znaczy moje czapki zrobione przeze mnie dla moich córek. Ciepłe, ale cienkie. One właśnie... Brakowało im takich cieńszych czapek. Miały co prawda z zeszłego roku, ale już im zaczęły uszy odstawać. Już po prostu były troszkę za małe. A tym bardziej ja troszeczkę... One nie chciały, nie lubią wywijanych. To jest wzór według czapka Slavika Hat. Czytam w pamięci, dlatego zamykam oczy, żebyście się nie zastanawiali, o co mi chodzi. Po prostu muszę sobie tak przeczytać w głowie, co chcę powiedzieć. Slavika Hat od Dagny Zielińskiej, darmowy tutorial, tylko że ona ma tutaj z takim wywinięciem. Ja, dlatego mi też tak dużo tej włóczki zostało, bo pewnie ja bym zrobiła też te troszkę dłuższe, ten początkowy ściągacz 2x2, później dopiero się zaczyna ten wzorek. Trochę słabo widać, bo jest bardzo kolorowa, ale tutaj jest pomiędzy, najpierw jest 2x2, dwa prawe, dwa lewe, no a tutaj później pomiędzy tymi oczkami, nawet tylko na prawo, jest pociągnięty Francuz. No i ja zamykałam według tutaj zaleceń Dagny. Takie właśnie bardzo ładne zamykanie. U mnie właśnie dziewczyny nie chciały tego wywinięcia, ale tak czy siak czapka jest dość długa, ponieważ no, one bardzo często otrzymają jakiś kucyk czy cokolwiek na głowie. I później te uszy i tak są odsłonięte, więc dlatego zrobione była dłuższa troszeczkę, więc nawet jak będzie bez żadnego jakiegoś, bez żadnej fryzury, no to to będzie taka troszkę bardziej luźniejsza slunchy. Ostatecznie powiedziały, że no to te se możemy odwinąć, no to już będzie taka wtedy tylko kawałeczek odwinięty, ale w zamierzeniu jest właśnie taka na prosto. No i właśnie powstały obydwie. Muszę jeszcze zablokować, chociaż one stwierdziły, że nie trzeba, one by już je nosiły. Szczególnie już chciały dzisiaj je zabrać, ale nie pozwoliłam, bo stwierdziłam, że znaleźliście, zapomną później ze szkoły, bo później już się robi ciepło, słoneczko, to już się nie chce czapek nosić i pewnie by zostawiły, a chciałam Wam pokazać. A tak naprawdę chcę najpierw zablokować, żeby to też ładnie się ułożyło i zrobić jakieś zdjęcie, bo jeszcze jakiegoś ładnego zdjęcia nie zrobiłam. No wiadomo, jak już mi dzieci zabiorą, to już będzie ciężko zrobić jakieś ładne zdjęcie. I to jest tak naprawdę jedyny projekt, który skończyłam, ale jestem i tak dumna. Kilka projektów. Wydaje mi się, że praktycznie w każdym, jedynie chyba bez tego męskiego topu, tank topu, bez rękawnika. Tam za dużo się nie podziało, ponieważ no, mam już koncepcję, ale no nie umiem jakoś tak, coś tam mi jeszcze nie pasuje, więc czekam troszkę na wenę, przeglądam jeszcze i znając życie, jak już tylko wpadnie mi tam w odpowiednie miejsce ten pomysł, no to poleci to już jak burza. Tym bardziej, że już ten projekt, przyznam szczerze, że trochę próbowałam na niego, na nim się skupić, żeby po prostu skończyć. Bo jak ma być za chwilę tak ciepło, no to domyślam się, że jak zablokuję to w jeden dzień, mi to zdąży wyschnąć i już będzie mogły dziewczyny używać czapki, więc też chcę skorzystać trochę z tej pięknej pogody, jaka ma być przez następne dni. Także o tym powiedziałam, więc sobie odłożę na bok. A drugim projektem, o którym ostatnio nie mówiłam, bo jest to całkiem nowy oczywiście, narzuciłam na druty, a co? Nikt mi nie zabroni, oczywiście żartuję, ale... To jest oczywiście kontynuacja mojego projektu robionego na wyzwanie
Marysi i Kasi, Motki Sierotki. Więcej mówiłam w ostatnim odcinku, ale nie pokazywałam Wam tego, co mam fajnego tutaj. Różne... różne motki, tutaj tak naprawdę są cztery różne, tu są cztery różne, nie są w 100% identyczne. Ja tak, no może gołym okiem, no ja wiem mniej więcej od którego rzędu tutaj robiłam, zaraz powiem co to za wzór i co to będzie, ale chodzi mi, że no pierwsze trzy tutaj rzędy były jednym motkiem, jakąś tam resztką, później drugim. I gdzieś tutaj właśnie mniej więcej od tego miejsca. Ja to gołym okiem widzę. Jest troszeczkę, możliwe, że się troszeczkę grubością różni, tak? Nie wiem. Nie wiem, czy to w ogóle widać, ale jak tak później w tych paskach myślę, że nie będzie tego aż tak widać. I robię to, to według Plotka Design, darmowy tutorial na też na YouTubie. Nie mam sobie nazwy przemienić. Oczywiście link zostawię w opisie, ale wydaje mi się, że to była Sonia top. I to jest top, który tworzymy. Tak, żebym zaraz nie spruła. O, właśnie. Wielka mowa. Tworzy się takie dwa pasy. Mam tutaj dwa. Po prostu ja robiłam tak, że zaczęłam z jednego motka robię. I najpierw robię ze dwa rzędy na jednym pasku, później dwa rzędy z drugiego końca, z tego samego motka, tak żeby te pasy były równomiernie. I później tutaj mam, oczywiście jedna bez banderoli, ale jedna będzie z tej strony, jedna, druga z tej, więc nawet jak ciutek się tu różnią odcieniem, bo takie mam wrażenie, że to jest inne po prostu farbowanie, bo tak no ciut się różnią, nawet na kamerze z tego co widzę, tego aż tak nie widać, ale jakbym pewnie zrobiła dzierganą jerseyem dzieninę, to od razu by było widać taki pasek przejścia, ale że będzie to na szydełku z jednego, z drugiego ramienia, no to myślę, że nie będzie widać. I ostatecznie mam tutaj jeszcze, tu jest akurat mandarin petit, tutaj też było jedna na pewno mandarin petit, dwie jakieś inne na pewno nie były mandarin petit od Sadness Gun. Ale wydaje mi się, że ona jest bardziej zbliżona właśnie do tej norweskiej Raumy Strict Garn 3. I tak jest odwrócone, ale właśnie taki śliwkowy, no powiedziałabym śliwkowy. I myślę, że tak na końcach. Więc no, taki sobie projekt wymyśliłam. Mam nadzieję, że starczy mi tej włóczki, ale mam już tego paska dość dużo z każdej strony, więc one są, no jeden jest troszkę szerszy, bo tutaj już zaczęłam, o tak, ten jest szerszy, bo tu już zaczęłam kolejny segment pasków i teraz będę przechodzić na ten. I po prostu robi się takie dwa pasy, które później się tutaj zszywa. O, będą tutaj, na długość idą pasy, później je z przodu, z tyłu zszywamy, po bokach, pod ramionami i będzie taka bluzeczka. Więc ja już się nie mogę doczekać. Chcę skończyć oczywiście tak, żeby w tym wyzwaniu, więc toki jest troszeczkę mój priorytet i oczywiście przerobię też swoje zapasy. Takie motki, środki, takie pojedyncze motki, które gdzieś tam no, leżały, ale nie miałam konkretnego pomysłu i fajnie rozbudziło to też moją kreatywność, no bo kurczę, no chciałam jakiś projekt zrobić, tym bardziej, że tam coś było, że 40% musi być to, muszą być to resztki, czyli takie pojedyncze motki, no ja to już miałam, można powiedzieć, że 40. Tutaj jest to prawda ten sam, ta sama firma, że to teoretycznie są dwa motki, ale są inne farbowania, więc no, mam nadzieję, że mi dziewczyny zaliczą, no bo tak i tak z dwóch motków ciężko by było coś tam skleić, a tak to będę miała większy tutaj projekt. No i oczywiście tam były takie resztaczki, tak jak mówiłam, z jednego zdążyłam zrobić tutaj trzy rzędy, drugiego było 1,5, prawie dwa, tak do końcówki tego drugiego i już musiałam zaczynać kolejny motek, ale już stwierdziłam, że nie będę tego pruć, bo aż takiej różnicy nie widać w tym kolorze, jak widzicie, miarę jednolicie, a że to też taki pasek, że są takie różne zmiany tych wzorów, myślę, że nie będzie się to aż tak rzucać w oczy, no mi się aż tak nie rzuca, załóżmy, nikt nie będzie widział, ja będę wiedzieć o tym i wy wiecie, ale to cicho. Także to jest ten projekt, który jest aktualnie moim projektem też do pracy, ponieważ no akurat dzisiaj nie brałam nic, ponieważ mieliśmy tam takie zebranie, więc wiedziałam od razu. No i skończyłam te czapki, więc jak się zastanawiałam,
też co, no ale to będzie taki projekt, który no może skończy przez ten weekend, bo to już są druciki. To jest szydełko 4 mm, tam były druciki 2,5, więc troszkę mi tam schodziło dziubania tym, a tym idzie dość szybko, tym bardziej, że to takie ażurkowe troszeczkę, więc bardzo Was zachęcam. Oczywiście, jeśli macie ochotę poprzeglądać swoje zapasy, pokombinować z różnymi projektami resztkowymi, zachęcam Was też do zajrzenia na Instagram do właśnie Kasi Kobierce i Marysi Madame Zrób To Sam. No bo dziewczyny tak się wzięły za ten projekt, super. Robią różne tematyczne inspiracje co do swetrów, co do spódnic, na druty i na szydełko. Oczywiście możecie łączyć, ja jestem fanką łączenia, więc jeśli się zainspirujecie czymś, nawiązując do mnie, to będzie mi tym bardziej miło. Więc no fajna inicjatywa. Ja postanowiłam, że też chcę dołączyć, ale nie miałam za dużo takich właśnie jednych pojedynczych, żeby mieć jeden motek tego. Nie mam właśnie tych moich resztek, nie mam aż tak dużo na jakiś sweter czy jakiś większy projekt. Dopiero się zbiera, ale mam nadzieję, że za jakiś czas pojawi się jakaś kolejna edycja podobnego właśnie motki środki 2 i będziemy właśnie mogli kontynuować tą fajną, kreatywną zabawę tak naprawdę. No i też pozbywanie się trochę takich motków, no przecież ich nie wyrzucimy, a fajnie by było właśnie coś z tego zrobić, a takie projekty, no niektóre przyznam szczerze, że były na tyle fajne, że już myślałam, kurczę, a jakby tak kupić po jednym motku z każdego koloru i żeby zrobić taki ładny resztkowy sweter, czy taki właśnie pasiasty, strasznie mi się to zaczęło podobać, no ale na razie mam tych motków trochę, mam tych projektów trochę, więc nie zaczynam. I kolejną rzeczą, jaką chciałam Wam powiedzieć, się zastanawiam po prostu, co powiedzieć pierwsze, więc chwilę przerwy, łyczek, jest gorąco, więc trzeba. Ja dzisiaj na zmianę albo piję, albo chodzę się grać. Ale nawet zmianie jest bardzo ważne. Chciałam Wam pokazać, co właśnie przy tych poszukiwaniach tych motków różnych takich, żeby coś tam sklecić, jakiś fajny projekt, znalazłam coś, tak jak te opaski, których, wybaczcie, jeszcze nie skończyłam, ale kto mnie goni. Znalazłam coś, co kiedyś tam kupiłam. To są, nie wiem, czy to widać przez pudełko, to są różnego typu, taki, to jest taki zestaw do srebrne i złote, oczywiście jednego nie wyciągnę, do robienia kolczyków. Takie te bigle, tak? To się nazywa, bodajże. Gdzieś na ciemne pokażę. Akurat złoty. Tu mam oczywiście takie kółeczka malutkie. O, tego to nawet nie pokażę. Nie będę złapać. Wypadnie. Mam też takie, że można tutaj przekleić. I tutaj są zatyczki. I tu są takie dłuższe. Jakby tam coś trzeba było dłuższą końcówkę, nie wiem. I postanowiłam, że kiedyś chciałam spróbować, to czemu by nie? No i oczywiście tutaj też gdzieś z zapasów, gdzieś leży, gdzieś położyłam, bo to jeszcze dzisiaj robiłam, przed nagrywaniem, ponieważ jeszcze dużo dzieci było w domu, było głośno, więc stwierdziłam, że przed nagrywaniem, no to sobie coś porobię. I tutaj mam taką resztkę, nawet nie pamiętam, do czego to było używane, takiej złotej, tu już nawet połowy nie ma, bo już widać ten karton ze środka. Nawet nie wiem, nie powiem, bo żadnej banderoli, nie ma nic, ale to jest taka złota, ona jest dość taka sztywna, gryząca. Coś mi się wydaje, że to po prostu wykorzystywałam do jakichś ozdób takich, no może nie, chyba na choinkę coś było. Coś tam do przedszkola robiliśmy z dziewczynami, no już teraz do końca nie pamiętam, no ale miałam taki i po prostu no, postanowiłam sobie spróbować. I dzisiaj na szybciutko powstały właśnie już jeden zestaw, bo już oczywiście powstały dwa kolczyki, oczywiście one nie są skończone, bo tak jak mówię, chwilkę przed nagrywaniem po prostu zrobiłam takie kwadraty babuni, dwa rzędy i usztywnię je i zawieszę na złotym biglu, będzie tak wyglądać, myślę, że będzie fajne, zobaczymy. Oczywiście się wciągnęłam, jak już zrobiłam te, no to musiałam, znalazłam moją czerwoną, taki też tutaj jakiś resztkowy,
Tu już widać, to chyba dostałam od kogoś, powiedzmy, w spadku. Po prostu jak się zaczęłam uczyć robić czy tam na drutach, czy na szydełku, no to tak, już Wam kiedyś mówiłam. No i ostatnio jak robiłam porządki, no trochę szkoda mi tego było wyrzucić, bo... Czy wyrzucić, oddać, tak nie za bardzo wiedziałam, mówię, a zostawię, może mnie jeszcze coś natchnie. No i właśnie zrobiłam też to samo, tu są akurat kwadraty babuni, tak samo. Jakoś mi się ostatnio spodobało. I takie właśnie kwadraty babuni. To jest 100% bawełna, to jestem pewna. Akurat. No i takie dwa. Ale by mi teraz pasowały. No czerwone to wiadomo. Ale w naszej nie można zrobić. O, fajnie by wyglądało nawet. Zamiast serduszka. No nie, ja serduszko muszę nosić. Czy muszę? No to mam kocham cię, imię mojego męża. Dostałam oczywiście od niego. Ale taka, myślę... Ciekawi mnie, jak Wam się podoba coś takiego, taka szydełkowa biżuteria. Ja mam jeszcze trochę innych, różnych kolorów właśnie takich kordonków. Czy się przypominam? Kordonki? Muliny? Nie, nie mulina mi się haftuje. Kordonki. Takich cieniutkich, więc pewnie popróbuję. Strasznie mi się podoba wzór jakoś listka. Mam zieloną, mam chyba nawet taką cieniowaną, więc tym bardziej by ładnie do listka pasowało. Więc no, taki szybki projekt, bardzo szybko, zobaczymy. A fajne na przykład na prezent. A mam tych o tutaj położyłam. Mam tych końcówek trochę dużo, więc pewnie za chwilę moje dziewczyny też będą coś chciały. A szczególnie, no może jedna, bo druga akurat miały obydwie przebijane, ale druga raz je wypadły, nie pamiętam już teraz. No i ona stwierdziła, że ona nie chce, bo ona się boi, że gdzieś zahaczy i zarosły po prostu, bo to było niedługo po przewijaniu i no wiadomo. Także to jest ten projekt. Tutaj oczywiście leży moja sukienka, Fisketur Dress numer 2, biała. Cały czas przybywa, ale jednak teraz zaczynam te rozszerzanie. No i tutaj już jest nie morze, nie ocean, a po prostu, no nawet nie wiem, kosmos, cały kosmos tych oczek prawych, ale no kurczę, strasznie mi się podoba ten projekt. No ale trochę będzie trzeba podziubać. Zastanawiam się, czy czasami w międzyczasie nie ogłoszę testów, tak żeby już ewentualnie osoby, które by chciały też popróbować taką sukienkę, bo... Nie widzę problemu, żeby to była też jakaś inna opcja ewentualnie tego samego dołu, czyli bardziej albo mniej poszerzana, w zależności na jaki efekt byśmy chcieli uzyskać. Ja już mam pewien pomysł, ale jeszcze sama nie zdecydowałam, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli macie ochotę oczywiście tą sukienkę, którą ostatnio pokazywałam, tą białą, przetestować. Oczywiście nie musi być biała, ale jeśli byście chcieli, to zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu. Na pewno na Instagramie za jakiś czas będę się ogłaszać, ale na pewno jeszcze nie teraz, ponieważ teraz już za chwilę jest finał mojego kalu Alger Top Kal, w którym robimy albo top, albo sukienkę tego samego wzoru i no naprawdę fajne projekty powstają. Wiem, że nie wszyscy zdążą na pewno zrobić, bo powstaje nawet kilka sukienek, co mnie bardzo cieszy, jedna czerwona. No, oj, ja już bym chciała też taką czerwoną sukienkę, no ale na razie nie, bo nie mam włóczki po prostu i na razie musi ten projekt poczekać, ale już mam inny pomysł na inną sukienkę w kolorze czerwonym, to już będzie na pewno kolor czerwony. No i tym bardziej teraz mam ochotę na zrobienie tego projektu z tej czerwonej włóczki, co kiedyś już Wam pokazywałam. No ale wszystko w swoim czasie. Ja też teraz troszkę więcej muszę pracować i no niestety tego czasu na dzierganie jest troszeczkę mniej niż bym chciała, ale korzystam z każdej wolnej chwili. Jak widzicie, nawet czekając, żeby nagrywać, to robię coś tam. Więc cały czas manualnie rączki muszą pracować i... To jest naprawdę super, mieć jakieś zajęcie, jakąś pasję, moim zdaniem. I nim przejdę do kolejnej jeszcze części, no to chciałam jeszcze przypomnieć, że teraz właśnie kończy się już ten nasz kal. I jeszcze do końca miesiąca, czyli do końca kwietnia, można brać udział, czyli się zapisać i zacząć dziergać co najmniej. Tak, żeby wziąć udział w konkursie, który ogłoszę już w tą niedzielę.
Więc oczywiście na Instagramie, ponieważ większość się działo się na Instagramie, więc mam nadzieję, że zajrzycie tam i pobawicie się jeszcze przez chociaż tą chwilkę końcową razem z nami. To jest taki kal testowy, ale no tutaj nie wymagałam, żeby zakończyć, a myślę, że to bardziej Was zmobilizuje. Tak jak przypominam, aby wziąć udział w kalu, trzeba za minimum wpłacić 15 zł na zbiórkę Kasi, która walczy z nowotworem, bo właśnie to jest taki charytatywny kal i mam nadzieję, że więcej osób uda się tutaj zebrać, żeby większą sumę po prostu móc z tej akcji przekazać Kasi na jej leczenie. Fajne nagrody. Ja aż żałuję, że ja nie mogę mieć chociaż jednej dla siebie, no ale tutaj robiłam to szczególnie właśnie, żeby się fajnie pobawić. Dla Was również. No i przede wszystkim też, no, wiadomo, też dla Kasi. I tak samo dla Kasi właśnie na moim Instagramie pojawiały się różne takie fanty, różne licytacje, więc się bardzo cieszę, że licytowaliście. Jeszcze kilka rzeczy się pojawi. Muszę jeszcze dokładnie ogarnąć, ponieważ niektóre rzeczy wpadły na sam koniec tak naprawdę tej naszej zabawy, więc najwyżej przedłużę tę licytację troszeczkę dłużej niż o same trwanie tego kalu. Ale jeśli macie ochotę, to zapraszam Was na Instagram, żeby tam zobaczyć. I tak jak mówię, będzie konkurs ogłoszony w niedzielę i będzie, no, naprawdę ciekawe nagrody. No, zazdroszczę Wam, o tyle mogę powiedzieć. Jest ich dość dużo, więc tym bardziej zachęcam. A żeby tutaj już troszkę Wam napomnieć, nie musicie skończyć całego projektu oczywiście w jeden czy dwa dni. Najważniejsze jest to, żeby zakupić ten wzór poprzez wpłatę na zbiórkę, a później właśnie resztę do konkretnych informacji będzie już w takim poście w tym konkursowym, ale no mogę Wam tutaj po prostu zdradzić już troszeczkę, że chodzi po prostu o to, żeby pokazać, jaka jest Wasza inspiracja na dobranie włóczki, jaką macie włóczkę na ten projekt, ewentualnie jeśli jeszcze nie zaczęliście tego projektu. No i myślę, że będzie fajnie się pobawić, bo no, tak jak już powtarzałam, nagrody są zacne. A ogłoszenie będzie na pewno 3 maja, czyli za tydzień, jeśli oglądacie tutaj w dniu premiery, czyli w piątek. Ponieważ 3 maja w piątek są moje urodziny i tak stwierdziłam, że sobie właśnie poświętujemy w takim konkursie i będę mogła Was poczęstować jakimiś fajnymi gadżetami, które są oczywiście przez sponsorów tutaj, cudowne osoby, zorganizowane, o tak bym powiedziała. Ale jak już napomknęłam, no to za tydzień są moje urodziny i postanowiłam, że zrobię dla siebie prezent. I nie, włóczki nie kupiłam, to od razu powiem. Chciałam z Wami zrobić unboxing, ale no nie doczekałam się. No musiałam już zobaczyć, bo ja mniej więcej wiedziałam, co to będzie, ale nie wiedziałam konkretnie. To było takie trochę, miała być niespodzianka, więc też robione było to na zamówienie u jednej z moich koleżanek. No i oczywiście musiałam się też pochwalić wczoraj na spotkaniu dziewiarskim, więc no to już jest paczuszka otwarta, ale na spotkaniu dziewiarskim Bergen Dzierga, do grupy oczywiście Was też zapraszam, jeśli jesteście z okolic Bergen albo jesteście w stanie dostać się do Bergen, no to na tym spotkaniu dziewiarskim poznałam Magdalenę, z którą parę razy już pisałam gdzieś tam przez internet i ona tworzy przecudowne rzeczy. Ja sobie za chwilę Wam pokażę to dokładniej. Ja na moje urodziny zamówiłam sobie takie cudeńko. No czy to nie jest urocze? Oczywiście musiał być czerwony tutaj dziergany już szaliczek akurat. Piękny tutaj jest taki mini moteczek, kłębuszek i taka owieczka, ona tutaj sobie właśnie siedzi,
Ona tutaj już siedziała, tu będzie jej miejsce, a nazwałam ją Pysia. Więc moja Pysia dzierga sobie sweter. A dlaczego Pysia? Bo jak byłam mała, to ja nie mówiłam, że się nazywam Gabrysia, tylko Pysia. I jakie było moje zdziwienie, że ja się, bo nawet rodzice wszyscy do mnie mówili Pysia, nauczyciele w szkole, oczywiście w podstawówce na samym początku, więc było duże moje zdziwienie, jak się okazało, że ja jednak nie jestem Pysia. Ja nawet pamiętam, że jak zaczynałam się uczyć pisać, to ja się podpisywałam Pysia. No ale teraz już oczywiście tak mało kto na mnie mówi, raz na jakiś czas jeszcze moi rodzice, szczególnie tata, ale tutaj właśnie jest taka moja, powiedzmy, podobizna. O. I tutaj sobie będzie siedzieć moja Pysia. O, z szaliczki. Jest przecudowna. Bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo Magdalenie, że udało jej się zachować tą tajemnicę. A jeśli byście chcieli też coś takiego, jeśli mieszkacie w Norwegii, to bardzo Wam polecam. Oczywiście link zostawię w opisie. Feltic.no. Feltic Toving na Instagramie. Tutaj jest obrócona, więc niestety nie pokażę Wam, ale Magdalena robi przecudowne rzeczy, nie tylko owieczki dziergające, są też przesłodkie liski. A nie zdziwiłoby mnie, jeśli by wyczarowała też coś innego pięknego, na, jeśli macie taką ochotę. Chociaż no, kto by się nie skusił na taką owieczkę? Wiem, że właśnie przy okazji tworzenia owieczki dla mnie stworzyła jeszcze kilka innych modeli, które właśnie możecie zobaczyć na jej stronie. Bardzo Was zachęcam do zajrzenia tam na jej dzieła. No oczywiście ona też dzierga, sama owieczka Pysia zrobiła ten szalik oczywiście i no u mnie taki mój prezencik na urodziny, no myślę, że jest przesłodka, przecudowna. No, ach, nie mogę się napatrzeć, teraz to już będzie, oczywiście ona nie leżała tutaj w pudełku cały czas, dopiero przed chwilą ją ściągnęłam. Tak, żeby Wam pokazać, że otwieram taki chwyt, może nie reklamowy, ale taka iluzja za kamerą, więc oczywiście ona tutaj już leżała. Wczoraj od razu jak wróciłam ze spotkania dziewiarskiego, no to Pysia trafiła na swoje miejsce i będzie pilnować. Myślę, że będę musiała tutaj troszeczkę pozbierać może rzeczy, tak żeby troszeczkę tutaj miała więcej miejsca dla siebie. Ale moja córka stwierdziła, że ona wiedziała, że idealnie będzie mi pasować ta czerwona półka, bo nie wiem, czy pamiętacie, moja starsza córka robiła ją w szkole na takich warsztatach. Właśnie zbijali różne rzeczy i ona stwierdziła, że ona zrobi mi taką półeczkę, właśnie żebym miała ją tutaj. I tutaj właśnie czerwona półeczka, czerwony szaliczek, który dzierga Pysia. Jest przecudownie i naprawdę ślicznie się tutaj prezentuje, jak myślicie. To był taki mój prezent. Mogłam kupić sobie włóczkę, oczywiście. Mogłam kupić też inne rzeczy, ale stwierdziłam, że włóczkę mam cały czas. Mam jeszcze tych różnych zapasów, a jednak takie drobne prezenty to cieszą bardziej czasami, jak jakieś włóczki. Tym bardziej, jeśli wiem, że tych zapasów mam tak dużo. I nie chciałam kolejnych wyrzutów sumienia, a teraz no jestem mega szczęśliwa, że mam taką swoją Pysię, taką moją patronkę, powiedzmy, która będzie mi tutaj pilnować moich włóczek, moich zapasów, żeby tutaj się nic z nimi nie działo. No a na sam koniec chciałam jeszcze tutaj poruszyć taką pewną kwestię, która się pojawiła troszeczkę w komentarzach pod ostatnim filmem. Ponieważ w ostatnim odcinku mówiłam dość dużo o tym, żeby panowie się pokazali, żeby pokazali, jak dziergają, i ktoś mi troszeczkę zarzucił, że bo to są, zostawmy facetów, że oni mają swoje hobby, my mamy swoje, a nie róbmy to jak w komunie, że kobiety na traktory. I no właśnie, się nie do końca zrozumieliśmy, ponieważ ja wiem, że panowie dziergają. Ja nie zachęcałam na zasadzie, żeby więcej panów dziergało i tak dalej, tylko żeby więcej panów się pokazało, żeby inni byli też może bardziej zainteresowani, jeśli chcieliby spróbować, ale się wstydzą, no bo to właśnie cały czas jednak jest takie, że to jest kobiece hobby, co dla mnie jest całkowicie niezrozumiałe, tym bardziej, że takie zarzucanie trochę komuś, że
jak w komunie, że kobiety na traktory, no to trochę w drugą stronę, to co, teraz powinnam się stąd schować? No bo kobiety powinny tylko sprzątać, zajmować się domem, dziećmi, a nie nagrywać podcasty. Tak, taka mała dygresja. Oczywiście ja nikomu nie zarzucam, tutaj to była po prostu czyjaś też opinia. Nie było to w jakimś hejterskim i tak dalej, w jakimś takim kontekście, ale no po prostu mnie trochę to zastanowiło, że no, to nie jest powiedziane, że dzierganie, szydełkowanie to jest tylko kobiece hobby. Bardzo dużo panów dzierga i tutaj nie widzę jakiegoś właśnie takiego podejścia, że coś jest tylko dla panów, coś jest tylko dla pań. Oczywiście, dajmy na to, przepraszam bardzo, ale podpaski są tylko dla pań, a leki na potencje, powiedzmy, tylko dla panów. No takie rzeczy, no to wiadomo, ale jeśli chodzi o całkiem resztę rzeczy, no to ja tutaj nie widzę problemu. Tym bardziej, że ja znam też to od drugiej strony, ponieważ ja chodziłam do szkoły z samymi chłopakami i już później, na początku nie było problemu, wszystko było ok, ale jak już zaczął się czas praktyk, to bardzo często było, a nie może to pan zrobić, no bo ta pani to tak, no nie wiadomo, czy to dobrze zrobić, czy niedobrze, chociaż ja byłam jedną z najlepszych w klasie, jeśli chodzi o zajęcia praktyczne i tak dalej, więc tutaj takie właśnie porównywanie, że coś jest bardziej domeną męską, a żeńską, to jest dziwne moim zdaniem. Tym bardziej, że też przyszło mi takie coś na myśl, że bardzo często mówi się, że kobiety są od gotowania i sprzątania, ale jak zauważycie, największymi kucharzami są panowie, więc gdzie tutaj sens i logika w takim właśnie systematyzowaniu, że coś jest dla tylko kobiet, a coś jest tylko dla mężczyzn. Jak chcemy, jeździmy też traktorem. Ja jeździłam koparką. Tak kopałam przez jakiś czas w naszym ogrodzie. Jednak, no... A, jak jeszcze budowaliśmy taras, to też na koparce siedziałam. Więc, no mój mąż jest dużo lepszym specjalistą, więc to jemu zostawiłam. Oczywiście. Ale też robiłam, też jeździłam, jednak jeśli chodzi o mnie, to akurat nie jest mój konik, ale robię takie właśnie fizyczne zajęcia. Zresztą ja pracuję na produkcji, w fabryce mebli, tak jak już kiedyś mówiłam. I jest u nas tylko na produkcji sami jeszcze jedna dziewczyna, reszta to są sami panowie i oczywiście większość jeszcze pani jest w biurach, zajmującą się tam całym biurowymi sprawami. I też tam jest akurat pół na pół, panowie, panie, nie ma jakiegoś wyboru. No i ja się nie czuję jakoś gorsza, powiedzmy, przez to, że wykonuję bardziej męski zawód. Uważam, że jestem dobra w tym, co robię, nieważne, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. I akurat w tej pracy cieszę się, że czuję się doceniana, no, jako właśnie specjalista, a nie jako właśnie, czy brana jest pod uwagę tylko moja płeć, bo kobieta to może gorzej to zrobić. No nie. Panowie też piękne rzeczy potrafią tworzyć, i czy dziergane, czy niedziergane, tylko właśnie bardzo mało tego pokazują, bo właśnie takie komentarze przychodzą. I no nie do końca to rozumiem, ale no nie chcę za bardzo się też tutaj na tym rozwodzić. Jeśli chodzi o Norwegów, to mało który Norweg, nie znam żadnego Norwega, który robi, ale tak jak już kiedyś Wam wspominałam, jeśli chodzi o ich tradycyjny norweski strój, bunad, to kiedyś była taka tradycja, że panowie swoje skarpety do tego właśnie stroju żakardem albo wzorem strukturalnym musieli zrobić sami. To była taka w pewnym sensie taka tradycja, że oni musieli sobie wydziergać te skarpety. No teraz oczywiście to już zamarło, powiedzmy, i nie robią tego panowie. Zresztą mało która nawet pani to robi na zasadzie dla swojego męża na przykład, czy coś w tym stylu. Są po prostu już tak jakby zakłady, które już same sprzedają wydziergane, zrobione właśnie już cały komplet takiego stroju ludowego. Jak wiecie,
Ja też swego czasu miałam taki mały wkład w to, ponieważ haftowałam te paski haftem krzyżykowym właśnie do tych strojów ludowych żeńskich akurat, ponieważ panowie nie mają akurat w swoich strojach takich pasków, ale wiem, że też oni mają tutaj na kamizelkach taki haft w koło właśnie krawędzi, ale to jest haft już na maszynie w tym czasie robiony, haft ręczny bodajże to się nazywa, że nie krzyżykami, tylko właśnie już teraz to maszynowo robią, więc tak to wygląda. I na ten moment wydaje mi się, że trochę popularność bunadów spadła, nie ma aż takiego zapotrzebowania, jak jeszcze kiedyś było, jeśli chodzi o te paski. Co prawda zostałam zapytanie, czy chciałabym dalej robić, czy mam czas, jeśli bym chciała, to mogę wziąć oczywiście w każdej chwili, ale teraz stwierdziłam, że skupię się troszkę na tych innych rzeczach, tym bardziej, że mam jeszcze jeden projekt haftem krzyżykowym, ten mój bukiet, który wyciągnęłam i właśnie leży tam na biurku, dlatego tak zerkam w tamtą stronę. No i postanowiłam, że no to by wypadało bardziej skończyć, bo strasznie mi się podoba ten obraz i chciałabym go oprawić, już mieć gotowego, oprawić i powiesić. No ale cały czas jakieś inne projekty wpadają, więc no chwilowo ma swoje odczekanie, a że jeszcze u nas w domu cały czas trwa remont, tak drobniusimi kroczkami, drobniusimi naprawdę, bardzo mało się dzieje ogólnie, ale no jeszcze nie jest wszystko tak do końca pokończone, więc jeszcze nie mam tej presji, że mam gołe ściany i by wypadało jakoś zorganizować, więc nie mam takiego może wewnętrznego ciśnienia, że się za to zabrać. Po prostu na ten moment bardziej wkręciły mnie szydełko i druty. No ale tak czuję, że też ja raz na jakiś czas potrzeba takiej zmiany, po prostu też się trochę może znudzi, może trochę też potrzebujemy takiego odświeżenia, czegoś nowego. No i właśnie fajnym, jak dla mnie przynajmniej, jest takie właśnie, że kilka pasji. Raz to jest minus, ponieważ no ciężko jest znaleźć czas na te wszystkie pasje, a jeszcze tyle rzeczy ja bym chciała naprawdę spróbować zrobić, no ale niestety nie da rady, czasowo przede wszystkim. Ale plus jest taki, że jak już te druty mi się trochę nudzą, te całe kosmos, oceany, morza, prawych oczek, no to mogę przerzucić się na jakiś inny projekt, czy mogę przerzucić się na szydełko, no i czy właśnie na haft krzyżykowy. Znalazłam, ponieważ tam akurat był problem, że nie miałam takiego dużego koła, tamborka tak zwanego, właśnie żeby zabezpieczyć i móc haftować. Znalazłam ostatnio właśnie ten tamborek przy właśnie tych porządkach. Widzicie, same plusy. Motki, sierotki, pogromcy zapasów, takie wyzwania to są naprawdę same plusy, bo robi się duże porządki u siebie. No i właśnie przy tych porządkach też znalazłam kilka różnych innych rzeczy i znowu nie mam czasu na wszystko, bo bym chciała wszystko na już, na teraz, bo tak to nie wiedziałam, gdzie to jest i tak jakoś leżało w szafie, nie kuło w oczy, jak teraz powyciągałam te rzeczy i już bym chciała. Ale na spokojnie, nikt mnie nie goni, to jest mój relaks i ja się cieszę, że kończę każdą jedną najmniejszą rzecz. Naprawdę się cieszę i to jest najważniejsze. I mam nadzieję, że Wy też się razem ze mną cieszycie z tej pasji. Czy robicie jeden projekt na rok, czy robicie jeden projekt na miesiąc, czy jakiś jeden mały projekt, jedną czapkę w dzień? Nieważne. Ważne, że to nas cieszy i czerpiemy z tego przyjemność, przerabiamy oczka, czy odpoczywamy, bo też przecież nie jest powiedziane, że każdego dnia musimy gonić właśnie z tym projektem. Ja jestem dość specyficzna, ja po prostu nie czuję się źle, jeśli nie siądę chociaż do jednego projektu, chociaż jakąś małą, drobną rzecz, ale później nawet lepiej mi się śpi chociażby, dlatego że czasami nawet jestem bardzo zmęczona i nie umiem tych oczek, ale siądę, zrobię dwa oczka, nie, jestem za bardzo zmęczona, dobra, idę spać. I lepiej mi się śpi, niż później myślę, kurczę, teraz śpię, abym tu zrobiła dwa rzędy, tu bym zrobiła to, albo bym zszyła to, albo bym zaczęła ten, to bym dokończyła, dopasowała kolory, może przeoliczyła oczka w tym projekcie. I zaczyna mi się taka burza, dosłownie buczy mi w głowie i nie umiem zasnąć. Więc ja muszę po prostu, chociaż przekonać sama siebie, że to nie jest dobry pomysł, to muszę siąść i zrobić.
Mój mąż twierdzi, że to już jest choroba, ale jak raz było tak, że już wiedziałam wtedy w zeszłym tygodniu, złapała mnie migrena i wiedziałam, że się źle czuję i na pewno nie dam rady ani nagrywać, ani nie dziergać, po prostu położyłam się do łóżka, zasłoniłam wszystkie okna, zgasiłam wszystkie światła i leżałam. I tak naprawdę no, nie miałam zasnąć, bo mi tak mnie głowa bolała, ale leżałam. I mój mąż stwierdził, że coś się dzieje, coś naprawdę jestem chora, bo nie przerabiam, leżę i nie robię. I to jest naprawdę dziwne, że ja nic nie robię. Więc to już wtedy wiedział, że naprawdę źle się czuję. I też doceniam sama siebie, że potrafię po prostu też odpuścić. Bo to też jest najważniejsze, bo to tak jeszcze jeden rządek, jeszcze kawałeczek. Wczoraj o 23 skończyłam właśnie tą czapkę, bo tak jeszcze rządek i ups, dobra, koniec, skończyłam. Ale jestem dumna z siebie. O dziwo, wyspałam się. Zwykle chodzę około 22, więc tak no do łóżka już chodzę, bo tam wiadomo, jeszcze trzeba parę rządków zrobić. Ale no 23, także dopiero odłożyłam druty na bok, bo to akurat robiłam na drutach. No to było trochę długo, ale mimo wszystko byłam zadowolona z siebie. Mąż akurat oglądał mecz, więc też wzajemnie sobie nie przeszkadzaliśmy. Każdy relaksował się na swój sposób i naprawdę byłam dzisiaj rano wstałam zadowolona, bo już wiem, że ten projekt jest skończony. Będę mogła zablokować, zabezpieczyć i przynajmniej dzieci już będą miały swoje czapeczki na takie chłodniejsze, wietrzne dni. Myślę, że to tyle w tym odcinku. Miało być dość krótko, taki przynajmniej był mój plan, a z tego co widzę, to i tak się troszeczkę rozgadałam, no ale ja mimo wszystko lubię do Was mówić. Bardzo się cieszę, że Wy też lubicie spędzać ze mną czas i że do mnie tutaj zaglądacie. Dzisiaj może nie było za dużo jako tako o Norwegii, ale jeśli macie jakieś konkretne pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem na tego typu. Oczywiście dość dużo już opowiadałam w poprzednich odcinkach, ale jeśli jakiś temat tym bardziej Was nurtuje, albo czegoś na przykład nie dopowiedziałam, co Was bardziej ciekawi, no to napiszcie, będzie mi bardzo miło. Bardzo miło mi będzie też również, jeśli polubicie ten film, skomentujecie oraz zasubskrybujecie ten kanał. Zapraszam oczywiście też na mojego Instagrama. Wszystkie linki, jak i do Ravelry, gdzie są moje wszystkie wzory, które są na ten moment dostępne, są w opisie tego filmu i mam nadzieję, że tam wszystko będzie opisane. Pamiętajcie o Pysi. Pysia tutaj będzie nam już teraz towarzyszyć. Strasznie jest prześliczna, naprawdę. Jeszcze raz Wam je pokażę, tak troszkę z bliska. Myślę, że dzisiaj dodam zdjęcie właśnie Pysi na Instagramie, żeby się pochwalić. No jest przecudowna. No przeboska ona jest. Strasznie mi się podoba. Pięknie. Pięknie sobie będzie tutaj siedzieć i dziergać szaliczek, moje Pysia. Głębuszek, żeby ci nie spadł. O. Już moje dzieci stwierdziły, mama, to ty jesteś. Więc coś w tym jest. Miało być trochę na moją podobiznę, więc jest Pysia. Pysia dzierga razem ze mną. Może pomoże mi przerobić tutaj wszystkie moje zapasy, żeby mogła zakupić jakieś inne włóczki. Zazdroszczę dziewczynom, które w Krakowie mogą być na targach. Ja niestety no, próbowałam, ale nie dało rady, tym bardziej, że teraz muszę troszeczkę więcej pracować. Prawdopodobnie też jutro będę musiała iść do pracy, więc no, nawet z wolnym bym nie dało rady, nawet jak już znalazłam jakiś przelot. Zazdroszczę Wam bardzo, bawcie się dobrze. Nie obudujcie się za bardzo i oczywiście pokażcie, co tam zakupiłyście i dajcie znać, czy będziecie, czy nie. Ja jestem ciekawa, może troszkę łatwiej będzie mi tak przełknąć tą gulę w gardle, że mnie tam nie ma, jak będę wiedzieć, że nie tylko ja tam nie zdołałam dotrzeć. Tak się pocieszmy razem w komentarzach. Zobaczcie, jeśli ktoś napisał, że niestety nie będzie, to też skomentujcie, bo to też myślę, że jest bardzo miłe, jak właśnie odpowiadacie sobie nawzajem na komentarze. Ja też bardzo lubię, jak komentuję kogoś,
pod jego filmem, no to że też czytam inne komentarze i też tam wypowiadam się, czy odpowiadam na jakieś pytanie, jak ktoś tam zadał. I to też taka fajna, no bo jednak to taka jest troszkę, moim zdaniem, społeczność. A, zapomniałam jeszcze powiedzieć o najważniejszym, bo ostatnio na Instagramie również pojawiło się ponad 1000 osób, więc tutaj i no naprawdę jestem w mega szoku, jestem super zadowolona, że lubicie mnie taką, jaką jestem. No moje zdanie jest, jakie jest. Jeśli się komuś nie podoba, no to kobiety na traktory. No strasznie mi się te hasełko teraz w głowie od tamtego komentarza chodziło. No ale tak już jest. Panowie, bardzo mi miło będzie, jeśli też skomentujecie. Wiem, że są tu panowie, którzy zaglądają za każdym razem. Też do mnie pisali, też poza YouTubem, co mi było bardzo miło. Ale dalej czekam na jakieś właśnie ciekawe konto pana, który zajmuje się właśnie albo drutami, albo szydełkiem. Jestem bardzo ciekawa polskiego oczywiście, bo zagranicznych jest kilku panów. A jeśli znacie takie konto, to bardzo mi miło będzie zobaczyć. Oraz jeśli, oczywiście panie, tak samo, jeśli prowadzicie jakieś konto, a jeszcze nie widziałam was gdzieś tam na Instagramie, to bardzo chętnie dajcie znać, jaką macie nazwę, jeśli to jest oczywiście konto takie typowo dziergane. Bardzo miło mi będzie zobaczyć, co tam ciekawego tworzycie i też się troszkę zainspirować, chociaż inspiracji mi tu nie brakuje, jak widzicie. W takim razie już po raz kolejny będę kończyć. Dziękuję bardzo, że byliście tutaj ze mną. Nie będę przedłużać dalej. Dziergajmy. Miłego dziergania. Mam nadzieję, że lato bardzo szybko się pojawi i będziemy gotowi z naszymi wszystkimi projektami, jakie mamy zaplanowane na ten sezon. Także ja wracam też do dziergania. I się zastanawiam. Top. Tak. Będę dziergać top. Postaram się na następny... To taka obietnica sama przede mną. Postaram się, żeby ten top był gotowy, bo chciałabym strasznie zobaczyć, czy mi włóczki starczy. To jest dopiero pytanie, tego się najbardziej boję. Trzymajcie ze mnie kciuki, do zobaczenia następnym razem. Pa!